Dzień dobry, cześć, z tej strony Miłosz Jarosiewicz, witam was w podcaście, jesteśmy w zapisie. Przed nami dziesiąty odcinek, specjalny, wyjątkowy, to naprawdę wspaniały dzień, cieszę się, że jesteście z nami, a z nami jest też wspaniały, ciekawy gość, który pojawił się tu przyjeżdżając do nas z Warszawy i zanim będziemy go przedstawiać w bardziej skrupulatny sposób... To na początku powiem, że w tym podcaście rozmawiamy przede wszystkim o tworzeniu, tworzeniu treści i rozmawiamy wśród twórców. Daniel Kotliński, który siedzi tutaj ze mną. Dzień dobry, cześć Miłości Manko. Przedstawia się jako osoba, która pracuje jako stratek, O tym zaraz porozmawiamy, ale na jego stronie znajdziecie taki fragment, że generalnie próbuje zanurzyć się najpierw w materii, którą bada. I tak między innymi pracując nad marką Run poszedł. Pobiegać z przeszkodami, zobaczyć, jak to jest. I też e, wydaje mi się, że stał się ekspertem, dlatego że chciał poczuć, e, jak to jest być ekspertem, ponieważ mówi do innych ekspertów mm. i pomaga ludziom stawać się ekspertami. Od strategii. I zanim zapytam Cię Daniel o to, to powiedz mi, jak się czujesz będąc po drugiej stronie mikrofonu dzisiaj jako nasz gość, bo jesteś początkującym podcasterem. <laughs> Przede wszystkim dzięki za zaproszenie. Czuję się fantastycznie, czuję się bardzo wyróżniony. Pomyślałem sobie, okej, okay, to jest ten etap mojej kariery, kiedy jestem zapraszany do podcastów. Oczywiście śmieję się, ale nie jaram się dlatego, że lubię gadać, lubię gadać o strategii, temat tworzenia w ogóle. Jest takim leitmotywem mojego życia, więc wszystko się tutaj zgadza. No a poza tym mamy okazję w końcu spotkać się w tym legendarnym studiu, o którym tyle słyszałem też. Dokładnie, Studio Makers. E, właśnie ta marka ma ciekawą genezę. Miało być to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, którzy tworzą rzeczy. E, jakby zapowiedziałem cię, tak powiedzmy, że tajemniczo z tym ekspertstwem, e, ale właśnie, kiedy uczymy się czegoś nowego, to. Często nie zauważamy własnego progresu. Zapytałem cię o to bycie podcasterem, bo poza tym, że nagrałeś już kilka odcinków swojego podcastu. Cztery, dokładnie. Dokładnie, <laughs> cztery, to nie jesteś też pierwszy raz gościem podcastu, mm -hmm, mm -hmm. bo wiem, że kilka odcinków z tobą powstało i w tym kontekście zgłębię temat. Jak się czujesz, bo nie jesteś już takim totalnym nowicjuszem, to nie jest pierwszy raz. Nagrałeś pierwszych parę swoich odcinków, mm -hmm. no i jesteś tu w studiu dzisiaj. Tak. Czy, czy podchodzisz trochę inaczej do tematu już? Znaczy, przede wszystkim to w ogóle może zrobimy taki mały disclaimer, bo mój podcast nie powstałby, gdyby nie pewnego razu nasza rozmowa na ten temat i pamiętam, że powiedziałeś ciekawą rzecz, że gadaliśmy o tym, że ten podcast uruchomił. I powiedziałem ci jasne, jasne, tylko muszę się do niego przygotować, e, zrobić sobie skrypt, e, wynając studio. A ty powiedziałeś, nagraj pierwszy odcinek e, po prostu, bez gadania, bez planowania i tak dalej. I pamiętam, że tego samego dnia zamówiłem mikrofon za 150 zł i stwierdziłem, dobra, rzeczywiście trzeba obniżyć tam barierę wejścia. No i nagrałem i to poszło i super. Oczywiście to jest naprawdę wczesny etap, żeby, żeby mówić o jakichś wielkich dokonaniach, ale myślę, że to, co się. Zmieniło, jeżeli już o to pytasz po tych paru chociażby tygodniach pracy z, z, tym, z tym formatem, to to, że zaczynam sobie internalizować tożsamość podcastera. Nawet anonsując start tego podcastu, wrzuciłem zdjęcie na Facebooka i na Instagrama, i napisałem o sobie, że od dzisiaj jestem podcasterem, trochę dla beki, trochę tak butnie, ale też, żeby, żeby właśnie, ta, 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 że tak powiem, wciągnąć, czy jakby to powiedzieć, żeby, żeby ta, ten, to bycie podcasterem stało się elementem mojej tożsamości, bo to jest sposób na to, żeby zbudować sobie w ogóle nawyk nie? Na, na, nagrywanie i mhm. wypuszczania. Nie jest moim zdaniem, wielką trudnością nagrać jeden odcinek. Pewnie wyzwanie pojawia się przy próbie utrzymania tej regularności. No i z tym sobie na razie radzę, więc mam mega, mega fan z tego przede wszystkim. A ty też muszę podkreślić, że duży udział w tym, że to się cały czas dzieje, ma moja żona, z którą, z którą zresztą ten podcast nagrywam. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Zosie. I um, no, to tylko, to tylko pomaga, no nie? Pytam Cię o to, dlatego że hmm, powiedziałeś, że to dopiero pierwsze kilka odcinków, i. Trudno tutaj coś powiedzieć więcej. Ja generalnie staram się sporo myśleć i analizować tworzenie treści pod tym kątem, że mm. pierwszy raz jest naprawdę trudny mm -hmm. w ogóle wejść w ten wiersz, w pierwszy, drugi bieg. I tak jak powiedziałeś, dużo ludzi zaczyna, właśnie to jest kolejny etap dużo ludzi zaczyna i potem odpadają. I jakby to jest taka skala geometryczna, nie? że. Eee, właśnie w drugą stronę nawet można ją narysować. Dużo, dużo zaczynaj tam, drugi odcinek, trzeci, czwarty, piąty, szósty i tylko e, gdzieś tam na samym dole, dziesiąty odcinek, piętnasty, dwudziesty to są jakieś już ułamki procentowe. I dlatego mhm. uważam, że e, biorąc powiedzmy wyimaginowaną taką skalę pierwszych dziesięciu odcinków, już na tych dziesięciu odcinkach można w statystyce po prostu odsiewać takie e, duże, duże grupy ludzi. Mhm. Dlatego mhm fajnie jest dedukować swoje refleksje i wnioski po każdym. Mm -hmm, tak jakby mm -hmm. mam wrażenie, że właśnie przez te pierwsze dziesięć dostajesz tak dużą e, liczbę bodźców do tego, żeby gdzieś tam jakąś autorefleksję puścić, tak. e, wyciągnąć wnioski, że tak naprawdę po pierwszym inaczej, po drugim inaczej, po trzecim, po czwartym i e, jakby jestem mocnym fanem tego i też to jest taka sugestia z mojej strony do każdego z twórców, czy kogokolwiek, kto nagrywa, żeby spisywać te wnioski. Czy ty, jak nagrywasz ten podcast swój, miałeś takie chwile, że usiadłeś i pomyślałeś, dobra? Czego się nauczyłem do tej pory? Ty, już jesteś bardzo autorefleksyjny. Generalnie, ja, ja chyba nie aż tak. Nie, nie, nie spisuję sobie wniosków. W ogóle pomyślałem sobie, ja mam, znaczy, w ogóle totalnie to kupuję, co mówisz. Tylko ja mam trochę inną metodę, czyli, która mnie trzyma w tym, żeby robić. Czyli minimalizuję ilość kroków potrzebnych do tego, żeby to zrobić. I żeby nagrać, oczywiście. I to, co jest dla mnie ważne, to przede wszystkim. Właściwie zacząłem się teraz nad tym zastanawiać, dlaczego tego nie robię. Podziel się. <laughs> e... Możemy zrobić to live. Nie, no bo jakby wiesz, ja czuję naprawdę takie uczucie ulgi, jak kończę to nagrywać, nie? że zrobiłem coś dobrego dla siebie. I, I to jest dla mnie takim, takim paliwem do działania. W ogóle sobie pomyślałem tak, że przez pierwsze 10 odcinków, to jest taka trochę, z powietrza trochę cezura, ale, ale powiedzmy. Pamiętaj, co, że... że jesteś gościem 10 odcinka. <laughs> to jest sztos. Jubileuszowy odcinek. Tym bardziej jestem, jestem podierany. Pomyślałem sobie, że do 10 odcinka nie będę zastanawiał się nad specjalnie, nad wiesz, jakością, precyzją, pewną klarownością tego przekazu. Kluczowe dla mnie, to jest dla mnie pierwszy etap, żeby po prostu pchać ten kontent i robić go regularnie. To jest dla mnie absolutne minimum i ja czuję, że jestem dopiero, jakby wiesz, w początkowej fazie tego, mm -hmm. tego projektu i to jest dla mnie najważniejsze. Jak mi się uda ten milestone przebić, to będę zastanawiał się, jak ten, jak ten podcast udoskonalić. I tam parę osób już mi napisało, o czy mogli zainwestować w sprzęt lepszy, bo chciałbym posłuchać, ale coś tam wkurzają mnie ten ten. Um, to, dobrze, to, dobrze. Elementy. to dobrze, To dobrze. Ja myślę, że właśnie warto podkreślić, że na tym etapie, bo my też kilka komentarzy dostaliśmy. To super. To, w sensie to jest mm. super znak, bo to znaczy, że ktoś się tobą tak, interesuje. Tak, nie? tak, tak. To jest, to jest ekstra. Jak mówię, dla, dla mnie to jest też jest takie, takie przekonanie, czy powiedzonko, że nie da się zrobić wszystkiego naraz. Nawet jeżeli widzimy tu i teraz, i to też taka a propos strategii, widzimy pewne braki, to zawsze dysponujemy ograniczonymi zasobami. I w tym sensie musimy podejmować decyzje dotyczące priorytetów i po prostu pogodzić się z tym, że nie zawsze wszystko będzie Idealny naraz, ale oczywiście robić sobie jakiś plan, czy koncept, e, e, taką listę rzeczy e, o niższych priorytetach i oczywiście do nich też dochodzić, więc może, więc może to jest taka refleksja i podsumowanie odpowiedzi na pytanie. E, do tworzenia refleksji e, przyjdzie moment, jakby właściwie. E, pewnie zaznaczyłeś właśnie element strategii i do głowy przyszło mi e, słowo. Perfekcjonizm, czy ty uważasz się za perfekcjonistę? Absolutnie nie. nie. Absolutnie nie. Jestem właściwie przeciwieństwem perfekcjonizmu, i um, czyli dla, dla mnie zawsze ważniejsze i bardziej satysfakcjonujące od tego, żeby coś było idealne, było to, żeby było skończone. I mhm. pewnie pierwsze odcinki mojego podcastu są tego dowodem. Um, I uważam, że. No, tak, i tyle. Um, czy to jest batalia forma kontra treść? Wiesz, bo mi przyszło od razu do głowy, że kurde, zobacz sobie, ja nie wiem, pierwszy odcinek Gary pierwszy odcinek Tim Ferisa, pierwszy odcinek kogokolwiek. Znaczy, może tak, nikogokolwiek. W większości ze znanych osób, bo myślę, że jak poszukasz, to znajdziesz pierwszy odcinek kogoś, kto zrobił go po prostu wymuskany w każdym calu, ale większość z tych osób prawdopodobnie nie jest znana. No mówi się, nie, że jeżeli wypuściłeś coś, co jest idealne, to prawdopodobnie wypuściłeś to za tak. późno. Ja w to wierzę. I myślę, że tworzenie w ogóle nigdy nie ma takiej skończonej formy, w tym sensie, że to tak już trochę abstrakcyjnie o tym myśląc, że uzyskanie perfekcjonizmu akurat w tej materii, którą jest tworzenie czegokolwiek, podcastu, obrazu, książki, whatever, jest z definicji niemożliwe. Więc taki perfekcjonizm, tak mówienie sobie, że jestem perfekcjonistą, to moim zdaniem trochę tłumaczenie A. Braku robienia czegokolwiek, aby też źródło frustracji, wydaje mi się. Jak jesteś tak skoncentrowany na, na tym, żeby to było perfekcyjne, a nigdy nie będzie, tak jak powiedziałem z definicji, zawsze dostrzeżesz tam coś, co można by zrobić lepiej, to możecie motywować oczywiście do tego, żeby stawać się coraz lepszym, ale może być też takim właśnie źródłem frustracji. A wydaje mi się, że tworzenie to przede wszystkim frajda, a przynajmniej po powinno być wrajdą. Czy jak patrzysz sobie. Na swoje zawodowe życie, w które będziemy się w taki w miarę chaotyczny sposób mm -hmm. wdrażać. Dostrzegasz okresy, w których byłeś najbardziej twórczy? I jakie to były okresy? Hmm. Dobre pytanie. Znaczy, może tak tytułem wstępu: to można powiedzieć, że Stworzeniem rzeczy jestem gdzieś tak od 8 roku życia. Znaczy, tak jak miałem 8 lat, wypuściłem swoje pierwsze opowiadanie i wiem dokładnie, że to było wtedy, kiedy skończyłem 8 lat, ponieważ do dzisiaj je mam. Moi szanowni rodzice przechowali je. Ono było spisane na takich karteczkach małych, samoprzylepnych, napisane bardzo koślawo z masą błędów, i właśnie mój ojciec chyba podpisał to, Daniel, 8 lat. Ja znam, znaczy mam wrażenie, że wiele osób na Twoim miejscu podpisywałoby się autor z 23-letnim doświadczeniem. <śmiecki> 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 Może się tak podpisujesz, trafiłem. <śmiecki> nie, nie podpisuję się, aczkolwiek bardzo możliwe, że w paru miejscach o tym wspomniałem, że to nie, że to nie jest pierwszy znak dla mnie. W każdym razie, jakby ze słowem pisanym byłem z, 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 związany, tak mogę powiedzieć. Więc dla mnie tworzenie oznacza oznacza właściwie e, pisanie, głównie chociaż nie tylko. Mm. I nie pamiętam, jakie było Twoje pytanie. Twórczy okres. Tak, twórczy okres. W związku z tym, więc, więc lata dorastania, okres taki właśnie nastoletni, aż do momentu wydania książki, takiego zbioru opowiadań w wieku lat 23, był dla mnie najbardziej twórczy pod kątem właśnie pisania fikcji. Po tym momencie, wydania książki, ta e, przestałem pisać fikcję. Ale to jest też. i Nigdy więcej właściwie chyba nie napisałem niczego poza paroma wierszami. E, i, ale to jest też moment, w którym zacząłem pracować jako dziennikarz, więc dalej dużo pisałem, tylko w zupełnie innej formie. E, I po tych latach mam taką refleksję, że to się nigdy nie kończy. Tylko zmienia formę. Więc w tym sensie trudno powiedzieć, czy teraz tworzę mniej na przykład, pracując z klientami nad strategiami. To w pewnym sensie stworzenie marki to jest trochę jak tworzenie świata, jakiegoś fikcyjnego. W pewnym sensie jest to zbliżone do tworzenia literatury. Musisz stworzyć jakąś narrację, prawda? Ono musi być przekonująca, angażująca i tak dalej tak dalej. Więc trudno powiedzieć, tak, tak mi się wydaje. Wiesz, ja cały czas tworzę, tylko chyba ta forma ewoluuje. Jeszcze gdyby założyć, że życie to gra, to w ogóle e, w tej grze się tworzy miasta, postacie mm -hmm. i tak dalej. E, wiesz, co, skonstruowałem to pytanie, bo sam sobie teraz, wiesz, snuję odpowiedź. Mm -hmm. e, ja na przykład pisałem teksty, bo rapowałem przez e, od 11 roku, 10 roku życia, powiedzmy, mm -hmm. więc też wcześniej zacząłem pisać. Patrz, i też znalazłem taki zeszyt. Tam, wiesz, cały zeszyt mm -hmm. zapisany e, wierszem, można by rzec. Ja tam swoje refleksje i przeżycia po prostu układałem w rymy. Hmm. Czy te nagrania gdzieś są dostępne? Jest I trochę to. nagrań dostępnych jeszcze. <grym> w każdym razie, właśnie jak miałem mniej więcej między 18, 17, 21 rokiem życia, jak sobie przypomnę, faktycznie czułem się bardzo twórczy. Hmm. I taką parskałem kreatywnością. Naprawdę siadałem, pisałem wiesz, całe wieczory. I jak sobie teraz to wspominam, to chyba odpowiadając na to pytanie, gdzieś przytoczyłem mm -hmm. tak, taki okres, bo. Mam wrażenie, że potem ta twórczość po prostu w jakiś sposób taki tajemniczy ewoluuje. Właśnie e, mam wrażenie, że to hmm. jest takie. E, zabija, nas przecie, e, zabija nas codzienność hmm. zawodowa w, w pewnym sensie. I tak jak sobie popatrzę, to nie wiem, tworzyłem w życiu kilka marek też hmm. własnych, pracowałem dla wielu firm. I to, była, to, to było wirowanie w tym świecie kreatywności i tworzenie, ale. Jak teraz o tym myślę, to jednak inne, takie zewoluowane. Znaczy, mi się, no bo tworzenie bierze się z kreatywności, tak? I, I ja to tak sobie tłumaczę, że ten rezerwuar, że tak powiem, kreatywności nie jest nieskończony. Więc yy, to trochę tak jak, wiesz, możesz z niego nabierać szklanką, możesz wiadrem, możesz jakimś strasznie wymyślnym wazonem nie? Tej, tej, tej kreatywności, ale w pewnym sensie nie... nie, nie jest tylko jedno źródło. Więc może trudno po prostu porównać, wiesz, trochę jabłka do, tak, do, tak. do pomarańczy czy tam coś. Tam, nie? To jest jakby to nie jest ta sama kategoria, nie? I... Pisarzom, czy nie wiem, muzykom tak się zdarzyło, że po tym okresie pierwszym twórczości akurat ich praca również polega na tworzeniu tekstów czy muzyki, w związku z tym ma się takie wrażenie, że oni od zawsze są tacy twórczy. Ale wiesz, no mi się wydaje, że to, co ty robisz, tworzenie firmy też jest niezwykle kreatywnym zajęciem. nie? Jej promowanie i tak dalej Jak zacząłeś mówić o tym, e, że jest to proces ciągły, e, to jest super myśl. E, za, zacząłem dopiero czytać książkę Gry Skończone i Gry Nieskończone, Finite mm -hmm. and Infinite Games. E, nie chcę w to wchodzić, bo będę brzmiał jak totalny laik, ale e, to jest super w ogóle zaznaczyć, że pewne rzeczy są skończone, pewne są nieskończone mm. i właśnie w tym kręgu rzeczy nieskończonych jest takie gdzieś Między, między innymi rozwój siebie, mm -hmm. jako osoby, rozwój mm -hmm. swoich umiejętności. E I teraz mamy gry nieskończone. Ale jak popatrzę na swoją przeszłość, to chyba najbardziej taki usatysfakcjonowany czułem się, kiedy coś skończyłem. Czyli mm -hmm, w tej grze nieskończonej i tak, jakby wypluwasz takie boksy, które już są zapakowane, jak takie prezenciki, wiesz, opakowane. I przypomniało mi się, że napisałem e-booka w życiu. Taki 60-stronicowy o życiu w Londynie. Jak znaleźć pracę, jak znaleźć mieszkanie. <laughs> e, więc też coś udało mi się nawet wydać. I pamiętam teraz, że byłem strasznie z siebie zadowolony. Jest coś w tym, kiedy kończymy. Absolutnie. Znaczy to jest w ogóle. To jest oczywiście w tym wszystkim najlepsze, tak naprawdę. Aha. Nie, no oczywiście proces musi dawać frajdę, ale dokładnie zgadzam się, znaczy to no to, to, jest, to jest chemia, to jest biologia, nie? ten to jest strzał dopaminowy musi się pojawić, żeby żebyś miał chęć tworzyć dalej. No. no, w najprostszym ujęciu jeśli tworzysz i piszesz do szuflady i napiszesz 20 Kawałków czy, czy artykułów i żadnego nie wypuścisz, to nie masz tego strzału, nie? Tak, sądzę. Znaczy, wyobrażam sobie, że dla kogoś naprawdę może być relaksująca fizyczna czynność stukania w klawiaturę albo pisania piórem, wyobrażam sobie, nie? Aha. Ale to chyba. Ale wtedy właściwie nie ma znaczenia, co na tej kartce zostawiasz, nie? Jakie słowa tak właściwie. Tak, nie? Tak, tak. Więc w momencie, w którym ma to dla ciebie jednak jakieś znaczenie, to sądzę, że to jest sygnał, że to powinno użyć światło dzienne. Nawet jeżeli się wstydzisz, drogi twórco, droga twórczyni, bo. E... Bo ten strzał do, do jakby dopaminy, no to otwieranie. A poza tym dzieło jak wychodzi, w sensie opuszczasz, że tak powiem, twoje, 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 twoje bezpieczne schronienie czy tej szufladę, to zaczyna też żyć własnym życiem. I jak dajesz komuś do przeczytania swój tekst, albo pokazujesz mu obrazek, albo posłuchania piosenki, albo cokolwiek, to w ogóle. Coś się zmienia w, jakby w strukturze rzeczywistości, w sensie coś. E, zaczynasz trochę inaczej myśleć. Może zadajesz pytania, których byś nie zadał. E, to jest te, metafizyka. Totalnie. Ktoś, ktoś e, się nagle o to wzbogaca, coś e, skręca jego myśl, albo, albo się pojawia myśl, na którą nigdy wcześniej by nie wpadł, on, on ją artykułuje. I no, e, więc, więc to nie jest tylko akt. Publikacji, ale też to, co się z tym dziełem dzieje, to jest też coś takiego uzależniającego, myślę. Tak, żeby to zwizualizować, dla mnie to jest jakbyś w świecie właśnie wyimaginowanym pchnął klocka domino. To tego jest po prostu ciąg następstw. Nie da się tego opisać momentu, ale weźmy może w Twoją pracę, bo ty, Daniel, masz trudną pracę. Pracujesz jako statek. Trudno w takim pojęciu, że kiedy ty czujesz, że coś skończyłeś? To na szczęście nie jest tak trudne. Okej, okay. <laughs> Bo... znaczy, ja z perspektywy prowadzenia firmy mam wrażenie, że wiesz, zrobiłem strategię, rynek się zmienia, wszystko płynie tak. dynamicznie i zaraz muszę się dostosowywać, więc to ciągły proces. Tak, no to, to ważne, żeby zaznaczyć, że ja nie, nie, nie tworzę firmy, nie? W sensie mhm. tak. Znaczy, nasze, nasze, nasze położenie jest zupełnie inne <laughs> i pewnie Ty masz trudniej nie? w pewnym sensie. O, to, no, to... w kontekście domykania. Tak, nie, tak, nie, tak, że, te, tak. że to się w pewnym sensie nigdy nie kończy. E, u mnie jest to, dosyć, e, jest to dosyć banalne, w tym sensie, że no po prostu w dniu deadline'u prezentuję gotową strategię e, i ona zostaje przyjęta albo są tam jakieś uwagi do niej, more or less. To dobiega końca, nie? Mówimy dla twórców, to zapytałbym Cię normalnie pewnie o strategię dla firmy. Czy mhm. podcaster też powinien mieć strategię? I czy na tym przykładzie, wchodząc już w Twoją specjalizację, mógłbyś w taki przystępny sposób mhm. naświetlić trochę naszym słuchaczom, jak można strategię pojmować? Mhm. Jasne. Czy podcaster powinien mieć strategię? No nie wiem. Pytanie, co chce z tym podcastem zrobić? Jeżeli traktuje to jako jakieś narzędzie zarobkowe, to pewnie będzie to nieuniknione prędzej czy później. No to znaczy, stwórcy będzie musiał stać się trochę w pewnym sensie przedsiębiorcą, tak? czy, czy marketerem, i tak dalej. Tam, gdzie się pojawia konieczność zarobienia na tym pieniędzy bezpośrednio, w sensie. To jest stać się influencerem albo pośrednio, znaczy pozyskuje w ten sposób na zapytania na swoje usługi. To tak czy owak e, się prawdopodobnie pojawi ta rozkmina? No właśnie, to może idą dalej, dalej, bo to tak jest, e, takie jest takie sobie pytanie. E, to w, w, może w którym momencie powinniśmy zacząć myśleć o tym, że, mhm. że ta strategia mogłaby się pojawić? No. Czy to jest to, co powiedziałeś, że łączy się to bezpośrednio z zarabianiem pieniędzy i konstruowaniem tutaj jakiejś drogi, by to osiągnąć? Tak, to znaczy, teraz ja mam takie przekonanie, że za strategię nie warto zabierać za wcześnie poza oczywiście jakimiś skrajnymi przypadkami osób, które mają lata doświadczeń biznesowych itd. ale dobra i tak przyjmiemy dla uproszczenia uważam, że nie powinno się do to zabierać za wcześnie, ponieważ e, robienie strategii często zastępuje się e, e, takie powiedziałbym, znaczy e, inaczej Ludzie, moim zdaniem, marnują czasami czas na tworzenie strategii, zamiast skupić się na działaniu. Po pierwsze na zweryfikowaniu, czy ten pomysł na produkt, na podcast, na cokolwiek ma w ogóle sens. A najczęściej, jeżeli jest tylko w mojej głowie, jeszcze go z nikim nie zweryfikowałem, to najprawdopodobniej w tej formie, w której ja go sobie wyobrażam, nie ma sensu. A, albo przynajmniej jest ona upośledzona, niepełna ta, ta forma. Więc, więc kluczowe to zetknąć się z, z odbiorcą. I do tego naprawdę nie potrzeba jakiejś nie potrzeba strategii. Nie? Czy można powiedzieć, że to jest etap MVP? Tak, tak, tak. Czyli jakiejś takiej minimalnej wersji produktu, e, która jest, że tak powiem, zdatna do przetestowania mm, z ludźmi. Nie? E, I uważam, że dopóki tego, tego nie zrobimy, to skupianie się na strategii to jest, wiesz, strategia to jest tak naprawdę abstrakcyjna rozkmina trochę, nie? E, zaraz powiem, jaka jest definicja, jak ja to rozumiem, ale mm, więc e, nie potrzebujemy, to, i to jest kolejna rzecz, która nas odsuwa od postawienia pierwszego kroku. E, Zetknięcia z rynkiem, i tak dalej. A to zetknięcie z rynkiem jest kluczowe. To musi być namacalne coś, nie? To musi, musimy rozwiązać jakiś namacalny, konkretny problem. Więc to tak. E, ja strategię definiuję jako sposób na zniwelowanie różnicy między stanem aktualnym a pożądanym. E, czyli co w tej definicji, jakby jak, jak słychać, po pierwsze, dobrze sobie wyobrazić, dokąd zmierzamy, a po drugie, trzeba zrozumieć miejsce, w którym zaczynamy, i, i spróbować określić challenge. Z którym się mierzymy. Czy możesz jeszcze raz powtórzyć tę definicję? Tak. Y, strategia jest sposobem na zniwelowanie różnicy między punktem wyjścia a punktem, do którego zmierzamy. Drodzy słuchacze, to jest bardzo ważne. <laughs> <laughs> Także zrobię tutaj punkt specjalnie. Można sobie wyobrazić dwa słupki, y, jeden niższy, drugi wyższy, i połączyć ich szczyty strzałeczką i ta strzałka będzie strategią, będzie, będzie, będzie sposobem, tak? Dlatego nie mówimy, że naszą strategią jest to, że mamy ambitny zespół i <laughs> e, wybitne ambicje. Tak. Nie mówimy, nie, nie tak, tak, czyli dokładnie nie mylimy strategii z zasobami, albo nie mówimy, że naszą strategią jest osiągnięcie tysiąca followersów, albo tysiąca złotych sprzedanych i tak dalej, Raczej zastanawiamy się co dzisiaj utrudnia nam osiągnięcie celu, o którym marzymy, i zadajemy sobie drugie pytanie, co musiałoby się zmienić, żebyśmy ten nasz cel byli w stanie osiągnąć. I, i, i proponuję skoncentrować się na tym, co nam utrudnia dojście do, do rozwiązania, a nie na samym celu, bo to też jest takie moim zdaniem, fetyszyzowane bardzo. Stawianie sobie celów i KPI-ów to jest ważne, żebyśmy rozumieli, w którą stronę zmierzamy, ale strategia nie jest o tym. Znaczy, wymyślać sobie cel możemy naprawdę bez skomplikowanego procesu strategicznego. Skomplikowany proces strategiczny bywa przydatny wtedy, kiedy, kiedy rozumiemy, na czym polega nasze główne wyzwanie, a tak na marginesie, jeżeli nie wiecie, na czym polega wasze wyzwanie, to też e, normalne, bo elementem tego procesu strategicznego jest odkrycie tego. To nie zawsze jest oczywiste. Nie? Mhm. Um mam dwa pytania zastanawiam się w którą stronę pójść. To co teraz mówisz jakby wchodzimy w, w tą sferę strategii jest świetne i dlatego też polecam posłuchać podcast Daniela, gdzie rozwija o do wątki. strategii. Prosto do strategii, sprawdźcie sobie. Ja byłem na twoich warsztatach projektowania strategii. Świetne, dzięki, mhm, sporo się nauczyłem. I powiedz mi jak Wpłynęło na Twoją pracę jako strategia stratega, mhm. e, kształtowanie się w zakresie edukowania innych? Mhm. Bo wiem, że mhm. Twoi rodzice się tym zajmują, może ze za sobą szkolenia trenerskie, prowadziłeś trochę warsztatów, a więc szkolisz się w tym, jak szkolić. Mhm. W jaki sposób to wpłynęło na Twoją pracę? Dobre pytanie. Dobre, dlatego że proces strategiczny czyli proces mający na celu wytworzenie tej strategii, to jest w dużej mierze właściwie praca z ludźmi. I to z dwoma przede wszystkim grupami stakeholderów, interesariuszy. Po pierwsze z klientem, czyli z właścicielem marki albo z brand managerem, osobą, która za markę odpowiada i to jest pierwsza grupa osób, jej zespół często. A druga to z konsumentami, czyli z nabywcami, ludźmi, którzy finalnie Konsumują produkty sprzedawane przez tą pierwszą grupę. I zrozumienie zasad, jakie rządzą grupą osób, która próbuje coś wspólnie wypracować, na przykład stworzyć strategię albo nauczyć się jakiejś kompetencji, pomaga przede wszystkim w odpowiedniej komunikacji. I, I finalnie ta, to przełożenie z komunikacji wpływa finalnie na efekt, który uzyskujemy. Ja prowadzę warsztaty, w związku z tym, w ram to znaczy, tworząc taką strategię. Jednym z elementów jest właśnie spotkanie z zespołem klienta. No, takie całodniowe warsztaty. Właśnie Teraz jestem po takich sześciu godzinach takich całodziennych warsztatów. To jest dla którego przyjechałem do Wrocławia. I w ramach tego próbujemy wypracować rozwiązanie. No ale to nie jest tak, że siadamy i ja pytam, no dobra, to jakie Waszym zdaniem jest największe wyzwanie Waszej marki? To znaczy, to też nie jest takie złe pytanie, ale raczej odpowiedzi, które usłyszysz, zwłaszcza na początku takiego spotkania, no nie będą zbyt głębokie, no nie. Więc. Jakby stworzenie struktury tego warsztatu, zrozumienie, jak ludzie się czują na początku, jak się czują pod koniec, prawda? Jak na nich wpływa obecność innych członków grupy, często jak wpływa na specjalistę obecność jego szefa i vice versa. Zrozumienie też, że to nie ty jesteś odpowiedzialny, tak naprawdę, finalnie za podjęcie kluczowych decyzji, tylko oni. To wszystko jakby sprawia, że jakość tego procesu jest wyższa, no i finalnie efekty uzyskujesz tak samo. No nie? Uh -huh. Uh -huh. A może jeszcze jedną rzecz powiem, e, też prowadząc szkolenia dla osób, które chciałyby się nauczyć tworzyć strategię, ja też zrozumiałem i, i rozumiem z każdym takim szkoleniem, bo było ich kilka, e, czego ludzie nie rozumieją na temat strategii, albo co mi się wydaje proste i oczywiste i że wszyscy to kumają, często jest weryfikowane, w praniu, że tak powiem. Nie? I na przykład, właśnie to, jaka jest definicja strategii, jest takim najlepszym przykładem tego. Znaczy, już miałem bardzo dużo różnych podejść do tego, jak to zdefiniować, bo jest to coś tak ulotnego i abstrakcyjnego. I ta wersja, którą zaprezentowałem tutaj w tym podcaście, jest na razie moją finalną i ostateczną. Nie? Też po wielu iteracjach, że tak powiem, i właśnie próbach, próbach wytłumaczenia tego ludziom, którzy chcą się tego nauczyć. Mm -hmm. Ok. Um... Dobra, to chcesz coś dodać? Co? No, chciałem ciebie zapytać może, korzystając z tego, że bierałeś udział w tym. Yy, czy ze swojej strony zauważasz, yy, a w ogóle pewnie brałeś udział w różnych szkoleniach, na różne tematy. Yy, co twoim zdaniem jest ważne w dobrym szkoleniu? Hmm. Albo może co pamiętasz na temat kiepskich szkoleń? Co, co, w, nich, co w nich się nie udało? Wiesz co? Pierwsze, pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest Forma, mm -hmm. yy, czyli jakby klimat i treść, czyli ta, ta merytoryka. Mm -hmm. yy -y -y. Yy -y. I teraz. Jeśli nie ma na sali, bo mówimy to powiedzmy o wydaniu stacjonarnym, takiego wajbu, tak, tak te, yy, klimatu. <taki> ja uważam, że wiesz, jak sportowiec inaczej wypada na stadionie pełnym ludzi, kiedy jest rozgrzany i wybiega, i są emocje, i jest nastawienie, a inaczej, jakby kopał gdzieś, wiesz, na pustyni, na pustym stadionie, nie? I przekładam to trochę na takie szkolenie. Jak wchodzisz na salę i widzisz ludzi, widzisz trenera, i witacie się, i zaczynasz czuć energię, bo jesteśmy istotami jednak ener energetycznymi, <taki> <taki> to, to zmienia grę. Jasne. Więc to jest pierwsza rzecz, i, i jeśli wejdę w ten, ten klimat taki, okej, okay, kurczę, że po, poczuwam podświadomie przynależność i wchodzimy w stan e, nauki, to wtedy się tworzy taka wręcz zbiorowa medytacja. Jesteśmy w takim transie wręcz hipnotycznym, że chłoniemy, wchodzimy, zastanawiamy się, jesteśmy skoncentrowani. E, czyli to, czy jakby trener spowodował, że ja wchodzę w stan, w którym się czegoś nauczę, to jest pierwsza rzecz. Super. A druga rzecz, no to już jest stricte treść, czyli mhm. na ile jest to dopasowane do grupy. Nie, jakby był duży rozstrzał i byśmy rozmawiali o jakichś podstawach albo kręcili się w kółko, to pewnie czułbym się niecierpliwiony trochę. Więc struktura tego szkolenia jest gdzieś tam zapodane za mięsko. Super, bardzo cenne to co mówisz. Eee, dobra, fajnie. A, a wrócę do Ciebie, bo miałem ciąg <laughs> tego pytania <laughs> poprzedniego, w którym zapytałem Cię, jaki wpływ ma. Edukowanie mhm. innych na Twoją pracę jako stratega, a pociągnę to dalej. Czyli patrząc jeszcze bardziej retrospektywnie, co uważasz, że nauczyło Cię najwięcej, w jakich etapach życia w tej pracy stratega? Tym, że jesteś w tym dobry, w tym się specjalizujesz. Mhm. Mm. Hmm. Ja też tutaj, e, dobra, zrobię to, wspomnę, bo ja jakby celowo nie powiedziałem, kim jesteś i tak dalej. Kilka ostatnich lat spędziłeś w Tigers, to jest jednak topowa agencja digital marketingowa. Też, no, miałeś <laughs> super casey. Ale dobra, na tym się zatrzymam. Mm, mhm. Ale gdzieś wiesz, nie, nie musimy skupiać się na tym, że pracowałem tu i tam, tylko nawet bardziej wybiórczo, jednostkowo. Mhm. Tak pytasz o doświadczenia, które, które ukształtowały S ten temat? Tak, co, co uważasz? Tak patrzysz sobie do tyłu i mówisz, kurde, e, wiesz, ty, 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 tam pisałem tę fikcję, potem byłem uh -huh, dziennikarzem, uh -huh. ale co sprawiło, że ja myślę w taki sposób, który pozwala mi na, na, na efektywną pracę jako stratę? Okej, okay. myślę, że dwie rzeczy, nie wiem do końca, z czego one się wzięły, yy, znaczy jedna wiem, a druga nie. Wiem. To pierwsza jest taka, yy, że. Yy, 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 yy. Umiejętność czy zdolność opowiadania historii. To znaczy, ja uważam, że strategia powinna być porywającą narracją, ponieważ w związku z tym nie chodzi tylko o to, żeby skreślić kolejne elementy tej strategii i wpisać to jak z szabonu na, prawda, do, do prezentacji i opowiedzieć o tym klientowi. Tylko między tymi elementami musi być klej. Znaczy, klient musi widzieć związek przyczynowo-skutkowy między kolejnymi stwierdzeniami, założeniami. Od definicji problemu przez, a, przez, przez propozycję jego rozwiązania. I, i tutaj przede wszystkim, no, paradoksalnie zdałem sobie sprawę tego, z tego niedawno, kluczowa jest umiejętność opowiadania historii, czyli znajomość tych struktur storytellingowych. E, więc w tym sensie, mhm. e, to, e, to na pewno tworzenie czegokolwiek, czy fikcji, ale nawet powiedziałbym, nawet chyba bardziej ta praca dziennikarska. Bo wiesz, tworząc sobie fikcję, to sobie tworzę, jestem artystą i piszę sobie, co chcę i jak chcę i tak dalej. Ale jak, jest, jak już pracujesz jako dziennikarz, pracujesz na te kliki w serwisie, pracujesz z wydawcą, który ma, wiesz, odpowiada za, za finalnie efekt pracy całej redakcji i wynik. To kluczowe staje się zrozumienie, czego potrzebują użytkownicy, odbiorcy, w jaki sposób reagują na treści i tak dalej. Więc dużo mnie na pewno to nauczyło. Polecam sobie, jeżeli ktoś chciałby szlipować swój warsztat storytellingowy to pisanie nagłówków, tytułów jest, moim zdaniem ma na największy, największy wpływ i znaczenie, także napisanie ciekawego artykułu jest nic nie warty, jeżeli nie jesteś w stanie w 60 znakach zakomunikować jego wartości. Totalnie wtrącę tu tylko jeszcze dając przykład ostatnio podcastu słuchałem z Markiem Mansonem on napisał taką książkę The Subtle Art of Giving not, a give, fact, not, not giving, giving a, a fact. fact. E, I z Ferisem rozmawiali o nagłówkach właśnie. Mm -hmm. I dwóch totalnych kozaków, mm -hmm. jeśli chodzi o pisanie i wydawanie, zgodziło się, że no z połowa sukcesu to nagłówki. Mm -hmm. I wymienili ile tysięcy nagłówków napisali w swojej karierze, i jak pisali artykuły, to jak potężny wpływ na ich poczytność miały właśnie nagłówki. Absolutely. A poza tym jest to jest to też ciekawa forma taka ćwicząca taką, jakby to powiedzieć, nie chodzi o oszczędność wyrazu, ale, ale właściwie tak. Nie jest też wyzwaniem napisać w bardzo rozwlekły sposób, co masz na, w głowie. Nie? Sztuką jest, jest skondensowanie tego do, do konkretu. Więc podsumowując, pierwsza rzecz to, jest, to, to są te struktury narracyjne i, by the way, jest tak naprawdę jedna, znaczy jest ich ileś tam wersji, ale tak naprawdę taka archetypiczna jest jedna, szeroko dostępna. Ja, ja lubię tą wersję, która jest stworzona przez. Gościa, już zapomniałem, jak się nazywa, twórcy książki Story Brand, Model Story Brand, mm -hmm. Donald Miller. Donald Donald Donald, Donald, tak, tak. I on bardzo fajnie o tym opowiada. Więc to jest jedna rzecz, a druga to podważanie oczywistości. I to mi się wydaje właśnie nie wiem do końca, z czego to się bierze, nie wiem, z wychowania, z różnych doświadczeń, ale w kontekście tworzenia strategii, i jeżeli chodzi o to, co miało, ma wpływ na to, że ta praca jest jakościowa, to właśnie wszyscy mówią, tak się robi w tej kategorii biznes. A ja przychodzę, bo nie mam o tym pojęcia. <grych> I zadaję pytania, na które nikt by nie wpadł, siedząc tak głęboko w, w temacie, i często gęsto one, one się okazują, okazują trafne. Także to podważanie tego, co wszystkim wydaje się oczywiste, paradoksalnie. W sensie paradoksalnie do tego, że, że może nie wydaje się być jakąś taką twardą kompetencją, ale, ale w tym sensie moim zdaniem czyni różnicę między średnim albo dobrym strategiem a no naprawdę takim, który coś potrafi. Mi się teraz taka. <grych> scenka zwizualizowała właśnie, że jest jakieś tam dziecko, e, małe średnie, i, I grupa dorosłych, i ono tam, wiesz, hmm. ciekawe świata, zadaje pytanie, i oni takich pytań się nie zadaje. <laughs> I to takie, wiesz, ucinanie po prostu na wczesnym etapie, że masz przyjąć świat, mój drogi, taki, jaki jest, tak. bez zadawania pytań. <laughs> Ale no ciekawe, że wspominasz o dzieciach, bo rzeczywiście to jest, to jest ten taki charakterystyczny skill, nie? kiedy one nie wiedzą, właśnie co jest niemożliwe, i, tak. i, 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 o, to, i o to pytają. także to, Aha. No. Jak mówiłeś o pisaniu fikcji, to jest ciekawe, praca dziennikarza i Pisanie fikcji uruchomiło w tobie te takie pokłady kreatywności skupione na, na storytellingu. E, właśnie wspomniany o, przed chwilą przeze mnie Ferris zabrał się za pisanie fikcji. No, on, on nie musi do końca życia nic robić mm -hmm. e, z finansowych względów, ale jest jakby cały czas mega kreatywny i E, mówię o tym, bo w ostatnich podcastach, ile razy gdzieś tam dochodzi do tego pisania fikcji, to on po prostu jest dwa razy bardziej podekscytowany i mówi, że pisanie fikcji to jest jakiś najbardziej e, kreatywny, twórczy etap w jego życiu od iluś tam mm -hmm. jakiegoś tam czasu i najtrudniejszy. Że po prostu siedzi i. Że to jest strasznie trudne, ale jakby to słychać już po stonie głosu, że żyje tym. Mm -hmm. I e, ciekawe, nie pisałem nigdy fikcji. Ale faktycznie tworzenie takiego świata to musi być niezwykle satysfakcjonujące i twórcze. To jest taki dobry playground, właśnie można powiedzieć, że nic, się, nic cię nie ogranicza. I. I po pierwsze, możesz uwolnić myśli od konwenansów różnego rodzaju, które nas w życiu mocno definiują pewnie. E, a dwa, że właśnie sobie zobaczyć różne wersje, że tak powiem, rzeczywistości. Mhm. E, więc, więc na pewno ciekawe. N natomiast e, natomiast ja nie wiem tak do końca, dlaczego przestałem pisać. jak to sobie jakoś racjonalizuję. Ale to jest też pewnie jakiś wątek do, do przerobienia. Ja czuję, bo... że będzie jakaś rozmowa między nami. Ja ci powiem, Daniel, po prostu napisz. <laughs> no, może tak być. Nie, ale, ale są też, że, 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 to, że, to że to jest z czymś związane. Natomiast no, zobaczymy, okay. zobaczymy na teraz. <laughs> Okej, okay. słuchaj, trochę tak pytam o tą ścieżkę o Twoje jakieś refleksje po czasie. I. Teraz przechodzimy do umiejscowienia. Mhm. To znaczy ty funkcjonujesz w takim zawodowym, komercyjnym, korporacyjnym świecie, bo pracując dla marek. Mhm. Na obszarze w obszarze mediów, komunikacji, tak. jednak e, pracy z konsumentami i ja mieszkam we Wrocławiu. Ty mieszkasz w Warszawie. Od kiedy pamiętam, czuję, że gdybym chciał Robić cokolwiek w mediach, to jestem w złym miejscu. To znaczy, że powinienem być w Warszawie. E, wiadomo, więcej się tam dzieje, więcej, więcej jest firm, ale to też nie przekłada się na każdy obszar. Dużo rzeczy można robić w życiu, nie mieszkając w Warszawie. Tak. Natomiast e, moje pytanie brzmi: jak uważasz, że to, że mieszkasz w Warszawie, akurat e, ma wpływ i przełożenie na Twoją pracę jako stratę? W <laughs> się nad tym zastanawiałem. Wiem, to jest też, <laughs> może to jest dość dziwne pytanie, ale e, mówię to dlatego, że. Zadaję to pytanie za siebie i może trochę za część osób, które nawet w Warszawie może nie były w życiu, albo mm -hmm. bywały, nie mieszkają w dużym mieście, bo mieszkały albo nigdy nie mieszkały, albo nie chcą, nie mogły, mm -hmm. a próbują coś robić, próbują tworzyć i może też mają takie poczucie, jak ja miewałem, takiego FOMO, że kurde, tam jest miejsce, w którym się dużo dzieje, tyle mi omija, ja gdzieś tutaj wierzę spokojnie, nic się nie dzieje. I. No właśnie, ja uważam, że wiesz, na przykład w takiej twórczości bardziej cenię sobie spokój jednak, ale z drugiej strony to czerpanie inspiracji, ta dynamika, wiesz, idziesz, wszyscy biegają, dużo się dzieje, mhm. czerpiesz, chłoniesz, chłoniesz, chłoniesz i kto wie jaki ma to wpływ, taki wiesz, nawet podświadomy mhm. potem na przetwarzanie i w tej psychologii konsumenckiej powiedzmy, czy to jest mhm. może mhm. specyficzny wątek, mhm. ale może coś tam zahaczysz. Ciekawe. To znaczy, ja myślę, że to może mieć znaczenie tylko w tym sensie, że po prostu łatwiej znaleźć tam pracę, nie? E, zwłaszcza w branży tej kreatywnej, nazwijmy to tak, e, agencyjno-mediowej. Więc w tym sensie może mieć to pozytywny wpływ. Natomiast, szczerze mówiąc, poza tym, to, to sądzę, że nie ma żadnego albo ma wręcz negatywny, dlatego że często e, nam, e, osobom mieszkającym w Warszawie, że nie jestem z Warszawy, e, ale, ale ten wydaje nam się, że, 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 tak, że, że, to jest, że to jest reprezentacyjna próbka dla polskiego mhm. społeczeństwa. Znaczy ta, ta. Zakupowa. Tak, tak. Mhm. Że, że to, jak ludzie żyją i funkcjonują w Warszawie, to nam się wydaje, że tak właśnie wygląda świat. A często, gęsto jest to dokładnie odwrotnie z jakiegoś powodu. Znaczy w, jakich, w jakichś konkretnych branżach. Więc, więc szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem czy nie wiem bo jeżeli to ma jakiś wpływ na mój warsztat, sposób pracy i tak dalej to prawdopodobnie na głęboko nieświadomym poziomie więc i tak nie byłbym w stanie tego jakoś skonceptualizować. Natomiast szczerze mówiąc teraz marzy mi się naprawdę żeby już się z Warszawy wyprowadzić albo przynajmniej zamieszkać w otoczeniu zieleni, jakkolwiek czuję, że teraz tego z kolei potrzebuję, żeby, żeby twórcze pracować, bo, bo jednak większość mojej pracy odbywa się w ciszy i w samotności, nie? Więc no. Jak pięknie mi teraz przyszedł na myśl slogan mojej firmy małej szklarni: Ukojeni w zieleni. Tak, tak, tak <laughs> wszystko się łączy. Daniel, jedna z rzeczy, która mi zapadła w pamięć na warsztatach, które prowadziłeś, mhm. to była część związana z zadawaniem pytań. Mhm. Super. E, pytania to jest po prostu otchłań niesamowita, mhm. bardzo ciekawa. E, można znaleźć mnóstwo artykułów, siedem dziwnych pytań, które zmieniły moje życie lub wpłynęły mhm. na moje życie. Jak zadawać dobre pytania? <noise> lub jakie są. Pytania, które Ty sobie zadajesz i uważasz za najbardziej pomocne. Wspomniałeś wcześniej o kwestionowaniu w ogóle mm -hmm. rzeczy, ale może gdzieś tam jest tego większa specyfika? Dosłownie dzisiaj rano przed warsztatami trafiłem taki filmik z Elonem Maskiem, krótki, w którym ktoś pyta tego. Hmm... Dlaczego zajmuje się, dlaczego te, te biznesy, które który, który prowadzi, którym się zajmuje, skoncentrowane są wszystkie na, wiesz, w jakimś sensie ratowaniu ludzkości albo, albo planety Ziemia? Dlaczego one mają taki głęboko humanistyczny wymiar? Już miesza z tym, co on tam odpowiedział, ale w pewnie ci powiedział taką, taką rzecz, że skoro wszechświat jest odpowiedzią, to jak brzmi pytanie, na które odpowiada? Zapadło mi to w pamięć. Myślę, że, że dokładnie tak, że, um, że, że w pyta zadawaniu pytań tkwi. Um, znaczy pytania mają zdolność uwolnienia potencjału, z którego często odpowiadający nawet nie zdaje sobie do końca sprawy. Więc zgadzam się, one są absolutnie kluczowym narzędziem w pracy stratega. Czasami jak prowadzę te warsztaty właśnie z klientem, z marką, tworząc strategię, to zdarza się, że zespołowi klienta wydaje się, że ja na tych warsztatach będę gadał, coś prezentował, robił jakiś pokaz slajdów i tak dalej. Po czym te Bite 5 czy 6 godzin spędzamy na tym, że ja zadaję pytania. Zachęcam ich do zadawania sobie pytań i to nas wzajemnie stymuluje, więc w ogóle powiedziałbym, że tak, pytania to jest absolutnie w każdego stratega. I myślę też, że w prywatnym życiu nie wiem, tak sądzę, ale może, może to jest mylne. Bardziej cenimy i lubimy kontakt z ludźmi, którzy zadają nam pytania, nie? A nie tylko gadają. To nas jakoś tak może uspokaja, sprawia, że czujemy się bezpiecznie. Oczywiście nie mówię o tym o wypytywaniu, ale i pomaga budować więź. I w tym zaufaniu i w tej więzi zaczynamy też docierać do jakichś pokładów ugrytych, które, 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 które uwalniamy. Ja lubię, ja lubię te pytania, o których, że przede wszystkim. Są różne jakby typy tych pytań. Ja bym powiedział, że po pierwsze robię takie pytania prowokujące, czyli stawiam jakąś taką tezę w stylu, w jakąś taką kontrowersyjną tezę i skłaniam zespół klienta do, do zastanowienia się nad odpowiedzią albo robię coś takiego, że tak próbuję przyłapać nie? w stylu... No dobrze, mówicie, że ten produkt stosowany jest w bardzo określonym kontekście, ale przecież równie dobrze mógłbym go użyć w zupełnie innym kontekście. I jak na to odpowiecie, nie? Albo co z tym zrobicie? Takie trochę boksowanie się zaczepne. Druga rzecz to są, to są właśnie pytania oczywiste, tak zwane, czyli o czym jest wasz biznes? Co wy sprzedajecie? No, z kosmetyki sprzedajemy. Opony samochodowe, komputery klocki, whatever. Wy tak na pewno, ale co to właściwie jest? Na jaką to potrzebę Więc I to są, to są takie Fajne, pytania. rozpiszesz. E, pogłębisz to na przykładzie? Bo to jest dobre pytanie, żeby mm -hmm. bardziej utkwiło w pamięci. Tam z oponami czy e, z kosmetykiem. E, jasne. No, e, żad, Znaczy. Firmy często, yy, czy wydaje im się, że wiedzą co sprzedają. <laughs> yy, w sensie fizycznym, prawdopodobnie wiedzą, mam nadzieję. Natomiast, yy, natomiast... W tym sensie rzadko wiedzą, co konsumenci kupują, może. O tak powinienem powiedzieć. Wydaje nam się, to jest naprawdę taki klisze przykład, ale, ale myślę, że on fajnie oddaje istotę rzeczy, że, że sprzedajemy gwoździe a, a, czy, czy, no, gwoździe, a to, co kupują klienci, to jest dziura w ścianie, na której chcą powiesić obrazek. I tak naprawdę nawet nie dziura w ścianie, tylko właśnie ten obrazek, a właściwie nawet nie ten obrazek, tylko przyjemne, cieplutkie uczucie, które budzi się w nich, kiedy patrzą na ścianę i widzą tam zdjęcie ze swoim ukochanym zwierzątkiem albo z wakacji, albo whatever. Tak? I nagle się okazuje, że jak sobie ten ciąg przyczynowo-skutkowy zrobimy, jako właściciele marki czy firmy, to możemy odkryć zupełnie niezaspokajane przez konkurencję potrzeby. I potem ty oglądasz taką reklamę, bo już mam obraz, cały scenariusz. I wiesz, i ktoś płacze, po prostu wzruszony, nie? i na końcu to z reklama gwoździa. Świetne moim zdaniem. Wiesz, no, jakieś sprytne hasło do tego. I, i to jest to, co robi dobra reklama na marginesie. Czyli, czyli po pierwsze, wyrywa z tego transu, że tak powiem, scrollowania bezmyślnie PIDA, a po hmm. drugie, jakimś kontrastem, jakimś złamaniem konwencji, zostaje w pamięci. Nie? Ja też tu. Zahacza taki wątek, moim zdaniem ciekawy w myśleniu zbiorowym. Powiedziałeś, że ludzie przychodzą na szkolenie i myślą, że zasypiesz ich treścią. I mam wrażenie, że to jest taki paradygmat ogólnie, czy taki model myślowy, że im więcej, tym lepiej. I jak jest billboard, no to napchajmy tam tyle, ile się da komunikatów. Jak jest szkolenie, to mam nadzieję, że jak najwięcej tam mhm. mi upkasz. Jak zamawiam danie w restauracji, to mam nadzieję, że będzie napaćkane po brzegi na tym talerzu. I e, ja jestem na tym etapie właśnie takiej sztuki ujmowania i dedukcji, mhm. która jest niezwykle. Y Dedukcji czy redukcji? Redukcji, re, przepraszam, Aha. redukcji, e, która jest taka, taką ulgę przynosi i też to między innymi się odnosi do rozmowy. To znaczy, że jak jest przerwa i ona trwa kilka sekund, to naturalnie czujemy, że coś mhm. tam można by było przecież jeszcze wepchać. Mhm. I gdzieś tam z czasem zaczynam to postrzegać w taki sposób, że w tej ciszy jesteś też w stanie dużo znaleźć. Jak się by zastanowić, to. Jak sobie pomyślisz o Twoich znajomych i ludziach, e, którzy są Ci bliscy, mhm. e, to zadaj sobie pytanie, z kim z mojego otoczenia jestem w stanie spędzić czas w ciszy i czuć się komfortowo. I tu już masz w ogóle odpowiedź, nie? Jak, mhm. jakie ta cisza nadaje znaczenie. E, tak. Więc, więc jest coś takiego zbiorowego, że dążymy do tego, żeby dużo. E, dużo było, dużo się działo i. Ale e, bo tu no, ważnej rzeczy mówisz, e, aczkolwiek ja bym jedną rzecz z tego worka wyciągnął, mhm. bo to też jest dobry przykład na, na, na dobre pytania. Czyli właściwie dlaczego, jaką, jaką potrzebę załatwia nam ten pełny talerz, nie? na przykład w restauracji? Właściwie, właściwie skąd się bierze to pragnienie u klienta restauracji, żeby ten pełny talerz był? Boję się, że się nie najem, że zmarnuję pieniądze, wydając je na coś, co nie sprawi, że będę syty. Być może, nie? U mnie było, że dostanę maksymalnie ile się da za to, co zapłaciłem. Mhm. No tak. I wyobrażam sobie teraz takie wyzwanie, że na przykład mam restaurację, która podaje całkiem kaloryczne albo nawet nie kaloryczne, pyszne dania. Ale klienci nie przychodzą, bo, bo czują, że się nie najedzą. Nie? Mhm. I, I to jest zupełnie abstrakcyjny przykład, teraz mi przyszedł do głowy. Ale właśnie e, moc dobrego pytania. No i klient, z którym będę tak taka wyobraźmy sobie marka, powie: No, największy problem jest taki, że klienci do nas nie przychodzą, bo dajemy za małe porcje, nie? ale nie możemy dać większych z jakiegoś tam powodu obojętnie. Nie? E, jesteśmy gorsi od konkurencji. E, I tak sobie myślę: No właśnie, nie. Zadajcie sobie pytanie, na jaką naprawdę potrzebę odpowiadacie. Być może nie jesteście dla klientów, którzy przychodzą do knajpy się najeść. Może jesteście dla klientów, którzy przychodzą do knajpy poczuć się lekko. Mm -hmm, mm -hmm. Nie? I, i, I taka próba zrozumienia, na jaką potrzebę mogę odpowiedzieć, dysponując tymi zasobami, które mam, to, to też może prowadzić do ciekawych wniosków, to tak na marginesie. Mm -hmm, mm -hmm. To prawda. No to już e, można pójść sobie tam, wiesz, do jedzenia na wagę i tak dalej, ale mm. um, tak. Do tak. jakiej pracy klienci zatrudniają mój produkt to, czy usługę? To, 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 to jest potężne pytanie. I ono zresztą ma swój początek w takiej koncepcji. Ja dosłownie je przetłumaczyłem. Do jakiej pracy zatrudniają? To dziwnie brzmi. Ma, ma to swoje korzenie właśnie w koncepcji Jobs to be done, e, która właśnie w taki przewrotny sposób skłania do, do pomyślenia o tym, jaką potrzebę klient tak naprawdę zaspokaja. Nie? Ona często jest niewidoczna na pierwszy rzut oka. Po, polecam sobie doczytać. Do, do, do Powtórzysz? Jobs to be done, czyli do jakiej pracy klienci zatrudniają produkty albo usługi. Zrobiłem to chyba drugi raz i powiem ci, że e, nauczyłem się tego od Zenia Skinowca. Mhm. E, słuchałeś trochę? No, kojarzę. Tak, tak. Tak. I Rafał Mazur bardzo często powtarza mhm. Na początku wydawało mi się to, nie chcę powiedzieć dziwne, ale inne, bo jest to inne. W sensie, o, słyszę coś, w innych źródłach tego nie było, mm -hmm. żeby nie podchodzić tu do oceny tego. I z czasem zacząłem postrzegać to jako bardzo pomocne i korzystne, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. E, bo wielokrotnie słuchamy czegoś, coś nam zapada w pamięć, i zaraz lecimy dalej, a tam to takie powtórzenie zdanie po zdaniu. Jeśli coś jest naprawdę warte podkreślenia, to jest taki bolt w tekście mówionym, nie? I tak mówię. Myślę, że to też przez to u, u, słuchacz tak w, w, wyczula na to, że tak, od tak. tego warto posłuchać. Nie? Aha, tak. no, 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 coś <laughs> może być. E, więc e, to, u, uważam to za ciekawą praktykę. E, są oczywiście tam notki pod odcinkami i tak dalej, ale <noise> jak jest coś ważne, to ważne. E, to jeszcze tak pokrótce tylko pociągnę wątek pytań, dlatego że ja ci się wtrąciłem gdzieś tam w. Odpowiedzi, bo, bo z tym właśnie wypełnieniem treści mi wpadł obraz. Może, może coś tu jeszcze Ci przychodzi do głowy odnośnie tych pytań, bo zahaczyłeś trochę zawodowe, szkoleniowe, e, prywatne. E... Jest takie też fajne pytanie, właśnie, które brzmi: co musiałoby być prawdziwe, żeby to, co sobie wymarzyliśmy, wymyśliliśmy, stało się rzeczywistością? I to też skłania do takiego pomyślenia. Powtórzysz? Co musiałoby być prawdziwe, aby to, o czym marzymy, stało się rzeczywistością. I to często w kontekście biznesu ma, ma znaczenie z tego względu, że pozwala zrozumieć, że nie wszystko jest możliwe. Na poziomie intuicyjnym wszystkim nam się wydaje, że to jest jasne, zrozumiałe, logiczne ręcznie. Natomiast często widzę taką praktykę. Tak jakieś ukryte, ja nie wiem, z czego to wynika. Wyobrażenie nie wiem, przedsiębiorcy, czy marketera, że. Każdy cel da się zrealizować bez względu na zasoby, którymi dysponujemy. I często zaczyna się właśnie takie kombinowanie albo taka próba upchnięcia na przykład strategii komunikacji, którą też się zajmuję. E, powiedzmy o tym produkcie, o tamtym, musimy informować o tym godzinach otwarcia naszego sklepu, o imieninach prezesa, o, na święto musimy złożyć życzenia, e, zatrudniliśmy nowego pracownika, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest ważne, wszystko jest potrzebne. Nie? E, pytanie brzmi, jak to, jak to się ma do realnych potrzeb e, odbiorców, do których próbujecie dotrzeć. E, więc, e... Tak, to właśnie w, w tym kontekście wtrącę, że ja mam takie swoje pytanko, Poprosz, mm -hmm powszechna no chyba w copywriterskim świecie. A co mnie to obchodzi? Żeby zadać sobie to pytanie <grystanie> jako osoba czytająca. Czyli piszesz coś i stawiasz się w roli kogoś, kto to czyta i Zadajesz pytanie, co mnie to w ogóle obchodzi? To tak w kontekście informowania właśnie o urodzinach o rodzinach i tak dalej. Tak, tak. No to też super pytanie. Właśnie ja je ja, ja, ja zadaję w formie właśnie takiej, e, jaka wartość z tego płynie dla, dla tego odbiorcy X, do którego chcesz dotrzeć? Jaka wartość płynie z tego konkretnego zdania, które w tekście zawarłeś, nie? Mhm. E, akurat właśnie, z, szczególnie mam wrażenie, w słowie pisanym stosujemy często takie, takie struktury, które ja nazywam rusztowaniem. E, czyli wiesz, piszemy rzeczy które mają nam, autorom, ułatwić dojście do, do sedna. I to, to, to jest normalne, że, że nie zawsze jesteśmy w stanie nazwać to setno, no, więc tworzymy sobie taki wstępnie. W dzisiejszym odcinku podcastu albo w dzisiejszym mm -hmm. artykule mam ochotę przedstawić Wam pewną koncepcję, którą, na którą wpadłem kiedyś. Wiesz, mija 400 znaków, zanim nazwiesz tą koncepcję tak, na przykład. Tak, nie? Tak. I, i mm, Więc warto właśnie po, po stworzeniu treści, właśnie w poszukiwaniu tych rusztowań, że tak powiem, po, powycinać się. Nie? To cholerę. jest taka jak akurat. Trochę mm, kilka lat spędziłem w wystąpieniach publicznych i tam jest zawsze ta mm -hmm. powszechna formułka powiedz o czym będziesz mówił, powiedz to i powiedz co powiedziałeś. Mm -hmm. e, to właśnie przekładając to na tekst pisany to jest, jak już to napiszesz, to skasuj tą pierwszą część, tak o jest. czym chcesz powiedzieć. Tak jest, absolutnie. E, w 95% przypadków pierwszy akapit gotowego tekstu jest do wyrzucenia, można przejść od razu do drugiego. Tak, dokładnie. W, no, znowu sztuka redukcji. E, I znowu wspomniany mm. Manson w tej, tej książce, The Subtle Art, E, powiedział, że pierwsza wersja ma chyba 700 stron, mm -hmm. nie? A, a finalna 200. Więc sobie myślisz, dobra, Ziomek, który jest pisarzem i pisał bloga, i napisał, nie wiem, setki, nie wiem czy tysiące, chyba setki artykułów, mm -hmm. wiesz, e, wielomilionowa publika, a on i tak napisał 700 stron i tak musiał zredukować to, o, wiesz, o 70%. Więc jak ty siadasz, do social mediów i piszesz posta, i ci się wydaje, że super idealne <grystanie> wszystkich to zainteresuje. No to teraz sobie przypomnij tego gościa, który musiał książkę zredukować. Nie, to był chyba w ogóle James Clear, przepraszam, <grystanie> atomowe e, nawyki. nawyki. <grystanie> I, I to on tak też. Aczkolwiek podejrzewam, że to jest jakby norma. W, pisaniu, że, że, że redukujesz. No, dlatego przydaje się dobra redakcja przy, przy wydawaniu książki, bo też często autorowi trudno jakby dostrzec to, to co nie jest potrzebne. Um, a propos redukcji, bo to też wątek taki, też w strategii bardzo istotny, nie? Um, bo zapytałeś, kiedy to, um, kiedy się kończy moja praca i ja mówię, że kończy się na prezentacji strategii, ale dla mnie praca nad strategią kończy się dokładnie w momencie, w którym nie da się już z nic, niej nic usunąć jakby, nie? Um, mam takie założenie, że w strategii nie umieszczam, no chyba, że na wyraźnie życzenie klienta rzeczy absolutnie oczywistych, <noise> więc, więc jest tam tego samo mięso. Okay. E, to jest kolejna rzecz, którą zapamiętałem z Twoich warsztatów, właśnie i e, przytoczę to, bo to e, ja też wzrokowo wiele zapamiętuję. Mm -hmm. e, czyli jak pracujemy, to idziemy sobie coraz szerzej, szerzej, szerzej. Mm -hmm. I jak nikt nas nie zatrzyma, to po prostu się rozjedziemy, zrobimy sobie <noise> płamiemy nogi, i w którymś momencie trzeba zrobić diamencik, czyli po prostu e, zawężać. Z, z, zacząć zawężać. Więc, jak ty powiedziałeś, kończymy. Ja powiedziałem, zawężać to też będziemy zawężać nasz podcast ku tej klamrze końcowej. Więc, Daniel, ty obecnie wpadłeś, wkroczyłeś, przeniosłeś się na drogę pewnego rodzaju bycia przedsiębiorcą, freelancerem, Niezależny konsultant. niezależnym konsultantem. Zajmujesz się projektowaniem. Strategii? Hmm. Czy na tym etapie masz już jakoś e, zakreślone cele? Czy jest coś, czego sobie życzysz? Myślałem, że zapytasz mnie, czy mam strategię e, na siebie. E, życzyłbym sobie i to jest być może też cel, e, żeby, m, żeby Kochać to, co robię. Okay. <laughs> e, wtórne jest dla mnie i niezależne, tak naprawdę e, typy projektów, branże. Jakie są klienci, jakie są te wyzwania i tak dalej. E, to, 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 co jest moim celem, to, to robić projekty, które dają frajdę. A Friday jest wtedy, kiedy mogę uruchamiać się kreatywnie i, i nie muszę realizować, wiesz, zamówienia, że tak powiem, e, albo, albo e, próbować wpisać się w gust, e, przecież proces akceptacji jakiegoś wysoko postawionego brand managera. E, e, i, no i tak, więc. więc, więc chyba wiesz, tak co chodzi? dzisiaj miałem taką refleksję w ogóle, bo zobaczyłem na LinkedInie, że ktoś e, gdzieś tam zakończył pracę w jednej firmie. I wrzucił ogłoszenie, że jest dostępny, szuka, jest otwarty na propozycje. I uruchomiło to we mnie taką myśl, oczywiście, ja to mówię ze swojej perspektywy, że są dwa takie, dwa stanowiska można objąć. Z jednej strony kończę, mam takie umiejętności, otwieram się na opcję, patrzę, co do mnie przyjdzie. Mhm. A z drugiej są ludzie, którzy mają naprawdę zdefiniowane, czego chcą. I oni robią ten outband taki e, mocny, nie? Na mhm, zasadzie e, marzyło mi się pracować w Coca-Coli mhm. i po prostu tworzą strategię, tak. jak znaleźć się w Coca-Coli. Jestem wolny, mam czas, jak mogę znaleźć się mhm. w Coca-Coli. E, I trochę i jakby tu, tutaj widzę to przełożenie w projektach. E, wydaje mi się, że ty jesteś. Takiej dość korzystnej też sytuacji, ponieważ jesteś raczej cenionym specjalistą na rynku, że nie musisz brać wszystkiego. Mhm. I to jest komfortowa sytuacja dla każdego i przedsiębiorcy, i niezależnego specjalisty. Jasne. Bo jeśli masz parcie i musisz obsłużyć wszystkich klientów, to niestety koniec końców trafisz na takiego strym. W ogóle nie masz ochoty współpracować. <laughs> no właśnie. Czy może patrząc na ciebie gdzieś tam w jednym lub w drugim stanowisku się widzisz? E, czy, czyli czy to było tak, że, bo ja mhm. wspomnę, ja mam wrażenie, mam taki trochę ukryty żal, może dlatego o tym mówię, <grym> że wydaje mi się, że, że za często w życiu brałem to, co przyszło, Aha. i mój scenariusz potoczył się zgodnie z tym, co mi ten los ułożył, mhm. e, że nie było tak, że mając 22 lata i ambicje na bycie super tam marketingowcem pomyślałem sobie, demyt, no to wiesz, chcę Takiej w Nike pracować, nie? I co muszę zrobić w życiu, żeby pracować w Nike, nie? być mm -hmm. brand w Nike. Po prostu coś się pojawiało i ja tam trafiałem. I don't know. Nie wiem. Rozumiem takie podejście, nawet kiedy znałem gościa, który zrobił absolutnie nieprawdopodobny kilkumiesięczny projekt mający na celu właśnie znalezienie się w pracy typu SpaceX, czy, czy, czy coś Aha. tam, Desa ja nie opowiadał mi o tym. Eee, pewnie ile ludzi i te, ile charakterów, które podejść. Eee, ja uważam, że akurat te przypadki są piękne. Eee, na marginesie jeszcze taka dygresja właśnie, że, że ludzie, kiedy dzieje się coś niesamowitego w ich życiu, mówią to nie może być przypadek, a ja myślę sobie, dokładnie to może być przypadek I to jest właśnie piękny <laughs> w przypadku i w ogóle w naszym, w naszym świecie, eee, że te przypadki są. Eee, I faktem jest że ten komfort może wyboru projektu, z którym pracuję, e, ja znaczy, powiem tak, on jeszcze przede mną. Jasne, jasne. E, natomiast, e, natomiast dla mnie, przynajmniej z założenia, każda taka rozmowa na temat potencjalnej współpracy przy projekcie e, jest e, zapowiedzią czegoś wyjątkowego, czegoś ciekawego. I nawet jeżeli te rozmowy czy współpracy nie dochodzą do, do skutku z różnych powodów, yy... To, to zawsze, nigdy nie wiesz, kiedy do ciebie wróci, tak trochę, nie? Może zrobienie dobrego wrażenia na kimś, kto finalnie nie podjął z tobą współpracy za pół roku, za rok, za dwa lata wróci do ciebie jakimś fajnym poleceniem, które cię ustawi na maksa, nie? albo będzie właśnie tym wymarzonym projektem. Więc, więc w pewnym sensie ja teraz jestem w takiej fazie, właśnie przez to, że, że na tym freelance, można powiedzieć, jestem od naprawdę kilku tygodni raptem w takim momencie mojego życia, że jestem otwarty, na, wystawiam się trochę na te okazje, mm -hmm. trochę, nie? więc nie odmawiam spotkań, nie odmawiam rozmów, nie zbywam projektów, które być może miałyby mi się nie, nie spodobać, chociaż takiego, takiego zadania nie dostałem. I, I po prostu patrzę, co się wydarzy, nie? I, I czerpię z tego też jakąś frajdę. Dla mnie zawsze taka nowy początek, czy to nowa praca, właśnie odejście z poprzedniej. Dla niektórych to są jakieś takie przerażające momenty, dla mnie to zawsze był ekscytujący moment, nie? Czegoś, czegoś nowego i, i tą ekscytację teraz na maksa czuję. Tak, dokładnie, podzielam to, miałem to samo. E, też dodam właśnie dobrego słowa, użyłeś przypadek. Ehm... My byśmy się pewnie nie poznali, gdyby gdzieś tam jakiś zbiór z e, przypadków tak, i byśmy tak, tu dzisiaj tak. nie siedzieli też. No więc w kontekście relacji to w ogóle totalnie, więc tak, ja też pielęgnuję w sobie taką mhm. otwartość i spontaniczność, więc zadaję to pytanie też nie zamykając się na żadną e, z odpowiedzi. Bardziej mhm. patrzę sobie do tyłu, zastanawiam się, co bym może zrobił inaczej. Ale e, to już będzie jeden z ostatnich wątków. E, powiedziałeś słowo szczęście chyba e, i ono we mnie coś uruchomiło, dlatego, że mi się wydaje, że ja miałem pecha ogólnie w ostatnim czasie, e, w przeciągu mm -hmm. miesięcy, e, może, może nawet roku, dwóch. Miałem trochę całego życia. Nie, nie, całego nie życia, nie ale tak, jest. że jest taki ciąg, e, ciąg wypadków, i, i dochodzę aktualnie do takich refleksji, że ja się bardzo biczowałem e, i siedziałem od rana do nocy. Y, I teraz zacząłem sobie analizować tę sytuację i patrzeć na to w ten sposób, że kurde. Ja naprawdę dużo zrobiłem. Starałem się jakby wiesz, swój arsenał cały wytaczałem, próbowałem i po prostu jedna, druga, rzecz, trzecia. Może to był po prostu pech. Czy masz jakieś refleksje na temat pojęcia, czy nie, pierwiastka tej definicji szczęścia i pecha? A jak nie definicji, to może wydarzenia, wiesz. Znaczy Rzeczy się po prostu dzieją, mhm. a e, kwestią interpretacji jest, czy to jest pech, czy to jest szczęście. I myślę też, że kwestia perspektywy czasowej ma tu znaczenie, czyli te przykre zdarzenia, które ci się przydarzyły w ostatnim czasie, e, być może obrócą się jeszcze na twoją tak. korzyść, nie? Jasne, jasne. Mogą być źródłem ciekawych pomysłów, być może, które, które właśnie w pewnym sensie spłacą w cudzysłowie, a może i dosłownie te, te niedogodności, których doświadczyłeś. Więc, więc sądzę, że to, jest, że to jest kwestia podejścia i wiesz, nasz umysł, nasz mózg poszukuje sensu na siłę, nie? I, i, i struktur, i dostrzegania pewnej harmonii. Więc sądzę, że może to robić. Ukierunkowane negatywnie, a może to robić ukierunkowane pozytywnie. No. Jasne. Nie, no jakby ja e, wyciągam z tego lekcję. E, powiedz mi, czy może coś chodzić po głowie? Jakaś taka myśl końcowa. E, e, tak sobie myślę, że gdybyście mieli zapamiętać jedną rzecz z tego podcastu, e, to, to pewnie byłoby to to, żeby. Nie czekać na idealny moment, jeżeli chodzi o stworzenie swojego pierwszego dzieła e, i nie chować go w szufladzie e, czy na dysku, tylko jak najszybciej wypuścić w świat, bo im mniej doskonałe, e, tym szybciej będziecie się uczyć i robić progres. E, mówię to z własnego doświadczenia, e, więc może taką myślą zakończę. Świetne, świetne, popieram w 100% i z wątkiem szczęścia życzę Wam, drodzy. Słuchacze i słuchaczki, szczęścia oraz postawy, która pozwoli Wam postrzegać wydarzenia w życiu jednak jako szczęśliwe i mające swój cel. No i Tobie też, Daniel, wszystkiego dobrego. Dzięki już. Wielu fajnych, ciekawych projektów i właśnie tego, co sam sobie życzyłeś, czyli pasji, poczucia, że robisz coś, co lubisz robić. Super. Sobie i wszystkim słuchaczom tego życzę. Dzięki, Dzięki wielkie. Dzięki. Pozdrawiam, cześć, trzymajcie się. U. Bang. Nie nagrało się nic. Rzucam to. A propos pecha. Zostawimy wasze reakcje na koniec, jakby są super.